Na twoim telefonie jest kupa, prawda? Ha, ha, ha. Tak, jeśli masz telefon na jego ekranie, najprawdopodobniej znajdują się drobinki kału. Jeśli wolisz to nikt, cię zabieraj i go ze sobą do toalety. Bo jeśli chcesz tego uniknąć, żeby nie, że jakby nie, twój telefon nie wylądował w sedesie. Dziękuję, Maju. Dzięki temu, że to przeczytałaś i jestem tego świadoma, to już wiem, że nie będziecie dotykać mojego telefonu. Dobrze, na początek oczywiście. Cześć, 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 cześć. Tylko cześć, 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 cześć. Tu, kusurki, kulturki, czyli ona, Maja i mama. I serce pompuje krew. Kulturki, kulturki. Dobry był wstęp i to był wstęp, który był fragmentem książki, o której dzisiaj Maja będzie nam opowiadać. A Maja teraz nam powie, co to za książka. Twoja anatomia, czyli moja anatomia. Nie, moja też. Adam Kaj napisał i ilustratuje to Henry Parker. Parker. Ale ta książka ma jeszcze podtytuł. Myślę, że warto go przytoczyć. To jest kompletny. Kompletny i kompletny obrzydliwy przewodnik po ludzkim ciele. Tak. Kompletny i kompletnie obrzydliwy. Tak. Maja od już długiego czasu bardzo interesuje się ciałem człowieka i nie tylko człowieka. To Maju, opowiedz nam, o czym jest ta książka? Co to za książka? O ciele ona jest. Nie wiem dlaczego, co to jest anatomia nawet, ale jakieś słowo naprawdę. No, tutaj było o częściach ciała, czyli o organach. Tam dowiedziałam się, że bardzo ciekawych rzeczy, na przykład takich jak, że płetwa błękitna ma takie duże serce jak człowiek. Że wielkość człowieka. No, a no, szerokie tak. Jest, jakby człowiek się jakby położył tak... Tak jak się kartkę kładzie. Okej, okay, czyli tak jakby się położył. A powiedz, Maju, czy ta książka ma jakichś bohaterów? Ma. Części ciała. Ma części ciała, ale kto nam o tych częściach ciała opowiada? Adam Kaj, który na przykład robi jakieś śmieszne rzeczy, jak albo takie coś, albo możesz strzelać laserami z oczu. A, przepraszam, to było z filmu. Nie możesz strzelać laserami z oczu. Tylko ten. A powiedzcie, kim on jest, bo to jest ważne. Kim jest Adam Kaj? Jest obowiązkowym geniuszem i... No, co? Tam było tak napisane. On tak napisał. Ja wiem, ale on też powiedział, kim on tak naprawdę jest. Pisarzem i lekarzem. Lekarzem, dokładnie. Więc on korzysta ze swojej praktyki, ze swojej wiedzy, którą zdobył jako... Lekarz. Adam Kaj jest lekarzem. A w zasadzie był lekarzem kiedyś. Teraz pisze książki. Ja tu dodam od siebie, że pisze też książki dla dorosłych. I jego pierwsze książki, które wydał, to były książki dla dorosłych. Ja również je przeczytałam. O czym one były? W bardzo podobnym stylu. No, opowiadały o tym, jakie miał różne ciekawe sytuacje związane ze swoimi pacjentami. Adam Kaj jest również scenarzystą serialu o lekarzach, takiego komediowego. Bo to, co zaraz dziewczyny na pewno nam już opowiedzą, zresztą już dość mocno to, na to wskazują, to Adam Kaj ma dosyć specyficzne poczucie humoru. Ale jeszcze jest dwóch bohaterów tej książki, o których chciałam... Znaczy oczywiście oprócz tego, co powiedziała Maja, że są organy ja wiem, na przykład. Ja wiem, jest... on często też wspomina o swoich kolegach lekarzach i o kimś, kto wymyślił... I też o kimś... O, nie, jeszcze jest... Mówi? Ja wiem, jeszcze jest Pipin i jego robotyczny lokal. Lokal, no właśnie. Tak. Za którego on odrabia pracę domowe w szkole. A Pipin? Pipin jest jego psinką. No, cześć, to moja psinka. Urocza, prawda? To moja psinka. Niestety nie jest żadną częścią ciała. No tak, niestety nie jest żadną częścią ciała, więc jest Pipin, jest robotyczny lokaj, są koledzy, którzy się pojawiają. No i oczywiście jest Adam Kaj. No. Czyli nazwałby tak koronawirusa o wiele inaczej. On mówił, że nazwał o wiele by inaczej koronawirusa. Oczywiście jak? Ad
1800. Nikola mówił, że nazywałby się, tłumacząc dlaczego COVID-19, czyli ta choroba, nazywa się COVID-19, to on by nazwał to on inaczej. Mówił, jakby się nazywał wirus od jego imienia, tak? AdCat. AdCat. Dokładnie. I jeszcze 1800. Jakby ktoś zachorował na taką właśnie chorobę z jego wirusem. AdCat. Ja bym nie chciała na taką chorobę zachorować. Mama, wyjdzie ci też. I tam też często on wspominał, że na przykład, nie pamiętam jak on się nazywał, ale takiego pana, który wymyślił różne słowa w medycynie, to powiedział, on musi trochę bardziej postarać w myśleniu tego słowa. Tak. Albo pewnie reszcie nie chciało się przyjść na spotkanie, więc wymyślił coś na szybko. I jeszcze on często mówił, i on powiedział na przykład, Henry naprawdę nie postarał się przy malowaniu tej książki, nawet nie chciało mu się pokolorować obrazków. No właśnie, bo książka jest też bogato ilustrowana. Ale nie jest pokolorowana. Tak, jest czarno-biała, ale obrazki, trzeba powiedzieć, są dość... I powiedziałam mamo, że właśnie to też trochę jest lepsze, dlatego że jak na przykład pokolorować niektóre organy, jak na przykład nie ma takich kolorów, albo one się zmieniają po prostu, to by tak trochę dziwniej wyglądało na przykład. A to dobrze. Jak pokolorować nerki? Ona różowa. Jak pokolorować mózg? Też ta różowa. Jest jak dużo opisów, tak? Też ta jakiego koloru są dane organy. Też często mówi o tym, żeby tego nie sprawdzać, prawda? Żeby na własną rękę tego nie sprawdzać. Pamiętacie mniej więcej, jak jest, o jakich organach tam po kolei możecie się różnych ciekawych rzeczy dowiedzieć? Ale też jest takie coś, na przykład kości, skóra, organy. Nie. A na przykład jest tak, że on jest taki śmieszny tam, że no ja wam mówiłam na początku, to powiedział ha, ha, ha. No a to w ogóle nie powinno być w tej książce. No i właśnie pytanie, dlaczego on to wstawił? Dlatego, żebym pamiętała o tej książce? Dlatego, że ona jest taka śmieszna? I dlatego, że wszyscy chcieli wybrać taki opis? No tak. I powiem, że tutaj w tych rysunkach on robi też... powiem mamo, że nie wiem dlaczego, ale nerki jakby zrobił jako takie słodkie bobaski z takimi smoczkami. I to jest słodkie! I jeszcze zrobił taką wielką kulę, która jest taka słodka. Łatwo zobaczyć na niektóre organy tutaj z tyłu książki, na przykład są takie organy najważniejsze, że... Pokolorowane nawet. Mózg, serce, wątroba i żołądek. Płuce są ważne. Ale nie dali płuc. Nie wiem dlaczego. Dali płuc. Są płuca. Nie dali płuc tylko dlatego, że występują dwóch. Zamiast jednego. A to oszustwo. Jak? Nerki też są podwójne. Też no więc super? Też nie dali. No jeli, no, też są podwójne. Jakbyście nie wiedzieli, dlaczego na okładce nie znalazły się podwójne organy, to Maja wam właśnie wytłumaczyła. Bo to jest oszustwo. Są podwójne. No ale no przecież jelita też są dwa. Cienkie i grube. No tak. Ja widzę, że Maji dużo ta książka wiedzy nowej przyniosła. Powiedzcie, co jest taką... Który organ może wam się najbardziej podobał, opisany przez nereczki. Mi się najbardziej podobał rozdział o sercu. O sercu? Ale najważniejszy jest mózg, nie serce. Niech wszyscy sobie zapamiętają, że najlepszy jest mózg, bo mózgu nie da się wymienić, a serce się da. Tak, tak. Puta też się da, ale serce są pierwszym organem. Nie, w twoim ciele. Nie, no tak, serce, ale mózg jest drugi. Drugi patyk. A powiedz, Ola, dlaczego tobie się najbardziej nerki podobały? Oprócz dlatego, tego słodkiego rysunku. A nie wiem dlaczego. Oprócz tego nic. Dlatego patrz, właśnie dlatego obrazka. A dlaczego, powiedzcie, właśnie jakby się miał wybrać swój organ ulubiony pod kątem jego działania i tego, co robi mózg, dla was? Mózg. To bo mózg, to no, ale no, teraz mówisz... Płuca? Mózg. Płuca? Mózg. Ola lubi płuca. Płuca, bo nie trzeba o nich w ogóle myśleć i tak i tak bez ciebie nawet oddychają. Dzięki czemu nie trzeba o nich myśleć w ogóle? Dzięki mózgu. Dokładnie tak, dobrze. No, a ja właśnie lubię mózg, bo on wszystkim rządzi. A ja wam coś powiem.
jeśli nie chcecie myć rąk zimną ciepłą wodą, a rodzice wam każą, no to możecie im powiedzieć, że mycie rąk ciepłą wodą jest tak samo dobre jak ciepłą. No właśnie. No właśnie. Ha, ha. Także małe ostrzeżenie dla rodziców, których dzieci będą czytać tą książkę. Jest tam parę takich rzeczy, które podważą wasz autorytet. Na przykład mycie rąk ciepłą wodą, albo... Albo na przykład rzucanie do... Czy rzucąc do wody... Jedzenie brukselki. Czy na przykład rzucąc do wody płuca, one się unoszą, tak, ale nie trybuj tego na sobie. Tak, właśnie to jest bardzo ciekawe w tej książce, że jakby on, jak zbudowane są rozdziały. Bo mamy każdy rozdział, jest tam opis... jak działa coś, jak... Tylko pamiętajcie o tym, żeby nie wyciągać sobie płuc, żeby ich dać się na wodę i strybować. No... To chyba wiadomo. W następnej części zawsze jest taki podrozdział, który się nazywa Pytania i odpowiedzi. I tam są takie pytania, które prawdopodobnie zawsze przychodziły nam do głowy na temat danego organu. A potem jest prawda i fałsz. A potem są takie właśnie prawda czy fałsz. I one też są super, super ciekawe. I... Tak jak z tą kupą na telefonie. Na przykład jak z tą kupą na telefonie. W ogóle kupa pojawia się w zasadzie chyba w każdym rozdziale. No bo ten, bo ten pan zwariował na... Także jak ktoś nie lubi kupy i mówienie o kupie, to myślę, że może mieć problem z przebrnięciem przez tą książkę. Ale chyba autor założył, że dla dzieci temat kupy jest bardzo zabawny i po prostu pojawia się... Na przykład jak prukał, jak pruknęła jeden raz pipin, to wtedy mózg tak zobaczył od ucha, no wtedy kliknął, trafiony! No i wtedy zobaczył bąk pipin. A powiedzcie mi, dlaczego tu jest ten taki podtytuł kompletnie obrzydliwy, jak wam się wydaje? Kupa. No, bo też takie są, no takie... Brzygi i kupa za jednym zamachem. I że na przykład zjadasz swój śluz i tego typu. Tak, jest o smarkach też dużo. Ale powiem ci, mówię coś takiego bardzo fajnego. Tam było takie, że... nie, to nie znaczy, że pozwalam ci wyrzucać te warzywa do kosza. No dobra, pieczarki ci daruję. Możesz wywalić je do kosza. No, dziewczyny się bardzo ucieszyły, ponieważ... Powiedziano, to nie twoja wina. Adam Kay nie lubi pieczarek. I tak samo jak dziewczyny. I cały czas tym mówi w tej książce. I ja już nie mam karty przetargowej, żeby je zachęcić do jedzenia czegoś z pieczarkami. Także, jak już powiedziałam, uwaga rodzice, jest trochę takich tematów, które podważą lub pokażą dzieciom, że wasze prośby są bez sensu czasami. Maja? Jak tam było też o tej chodzeniu z mokrą głową, prawda? Właśnie. Na zimnie. No. Na przykład. To dla mnie też było takie dziwne. Bo ja na przykład z dzieciństwa bardzo mocno to pamiętam. Że nie wychodź na dwór z mokrą głową, bo się przeziębisz. Tata nam to samo mówiła, wczoraj mieliśmy włosy. No, tak. No, tata, to powiemy ci. Powiemy. I to nie ma żadnego znaczenia, tak? Za bardzo. Powiemy ci, tata. Maja, a pamiętasz tamto? Nie, twoi rodzice nie zapłacili mi, żebym to napisał. Tak, tak. O, są też właśnie takie, jest mnóstwo takich rzeczy, które potwierdzają to, co zawsze mówią nam rodzice. Takie, że na przykład, nie, twoi rodzice nie zapłacili mi, żebym to napisał. Na przykład, żeby jeść warzywa, bo mają witaminy. Ale za to, żeby nie oglądać telewizji. Albo żeby nie oglądać telewizji. I nie grać w gry komputerowe. Nie, twoi rodzice nie zapłacili mi, żebym to napisał. Tak, i że przerzucanie kanałów nie jest aktywnością sportową, w sensie aktywnością, którą można zaliczyć jako ruch. Ale picie wody? A jakże? Tak, ale o piciu wody też było dużo i teraz dziewczyny się wkręciły w picie wody i chcą... Mamy takie aplikacje. ...sobie mierzyć, ile wody piją, bo picie wody jest bardzo ważne. Ale tam było też dużo takich, bym powiedziała, trudniejszych tematów w tej książce poruszonych. Na przykład było o paleniu papierosów, palenie papierosów, alkoholu, tak? I gwarancie rodziców, którzy palą papierosy, powiedzieli, nie palcie, bo to bardzo złe, możecie umrzeć, a potem ja zostanę sam w domu. No bo co będzie? Strach. No jak będzie strach, to będzie źle. A jak będzie źle, to już fatalnie to już fatalne będzie. Tak, było... Że na przykład do raka też doprowadza też palenie papierosów. Na przykład też dziadek umarł. Też, tak. Było o raku,
było o raku, było w ogóle o właśnie o nowotworach, tak, złośliwych, niezłośliwych, było o DNA, o dziedziczeniu też było, prawda? Też o nie, się ciekawe jabłko rzeczy. Adama, banan Adama, bagietka z serem i z pomidorem Adama. Był ciekawy rozdział o rozmnażaniu, prawda? O Jezuśku, skąd się nie biorą dzieci? Z drukarki 3D, z pudełka popłasków śniadaniowych, z ula, z pola kapusty. Myślę, że dziewczyny już to wiedziały wcześniej, natomiast tu dostały jasne potwierdzenie, że dzieci ale nie przynoszą. Ale to było takie głosia. Śmieszne. Tak, ale bardzo, bardzo fajny, życie taki śmierć. Prosty sposób wytłumaczone. Powiedziała, że też taki mocno naukowy, bo jednak jest to wszystko poparte nazwami, procesami takimi biologicznymi. A z tyłu nawet jest takie coś jak słowniczek. Tak, jest taki słowniczek też, który bardzo pomaga. I gdzie słowniczek? A no tak, na końcu. Zapomniałam. Co Wam się, dziewczyny, najbardziej podobało w pipid. Tej książce? Pipid. Pipid. Dobra. Co Wam się najbardziej podobało w tej książce? A tam Kai, że tak mówi ciągle. O, przepraszam, pomyliło mi się. Czyli taka, może mówimy na to narracja, tak? Czyli narracja. To, jak Adam Kay opisuje tą anatomię. A co w tym opisie Ci się najbardziej podobało? Ten sposób. Że ona była śmieszna. Że jest taki zabawny sposób. Ola, a Tobie co najbardziej się podobało? Też, że taki zabawny sposób i że on też czasami tak po prostu takie po prostu dokładnie nie do tego tematu wszystko jakieś takie na przykład o sorki zepsuł, na przykład rozmawiał o sercu i nie, sorki, zepsuł mi się klawisz z napisem D. No tak, przez całą książkę brakuje mu przynajmniej w rozdziale pytania i odpowiedzi nie, klawisza z D. Literką D i opisuje swoje perypetie. Tak, dlatego, że Pipin że Pipin przez cały czas po prostu zymiotowała mu tak mocno pod tą literę D, że trzeba było ją wymienić, a okazało się, że ktoś mu wysłał literę R, już po prostu zamówił to i ktoś mu wysłał literę R zamiast litery D i zrobił z tego taką, po prostu była taka cały jakby nowa opowieść z tego. No tak. Powiedzcie, komu polecacie tą książkę? Ja bym powiedziała, że raczej od takich, od 4-5, też może też z jakimiś dorosłymi to można. No tak bo dorośli się dowiedzą, że to nie nawet do jakiejś, nawet do takiej dorosłości, że dorośli też mogą się czegoś z tego dowiedzieć. Może może będą mieli dzięki temu też trochę lepsze poczucie humoru. Fajne żarciki. Czyli można rodzicowi taką książkę zaproponować. Żeby trochę wyluzował. Lepsze poczucie humoru. Mama, wyluzin. Myślę, że faktycznie jest to książka może nie dla takich młodszych dzieci, bo już pewne rzeczy trzeba rozumieć. Tak, jest bardzo zabawna. A na pewno jest też fajną książką dla dorosłych, bo powiem Wam, że ja jako osoba, która interesuje się troszkę anatomią lub interesowała się swego czasu i biologią, i anatomią, i tematami z tym mamo, związanymi. Jesteś podobna do tak, mnie. Kilku rzeczy ciekawych z tej książki się dowiedziałam. A z takiej perspektywy rodzica myślę, że też jest to fajna książka do taka inspirująca do dyskusji na niektóre tematy. W taki bardzo fajny, prosty sposób naprowadza nas na różne, czasami takie trudniejsze tematy do rozmowy i myślę, że to jest też taka mocna siła tej książki, bo wszystko robi naprawdę w taki super lekki i takie, że na sposób. Przykład jakieś takie poważne tematy zamienia w takie dosyć śmieszniejsze, tak. Takie, że na przykład życie i śmierć, no to tą śmierć wywalą w takie śmieszniejsze dość, takie, tak. Że staram się coś tam rozchmurzyć też osoby. Żeby jakby przestały też o tym myśleć, różne takie śmieszne. Tak, właśnie temat żałoby na przykład jest w taki sposób właśnie bardzo lekki i podany. Albo, tak śmierci. Nie, pomyliłem się. Nie o to mi chodziło. Myślę, że to jest też książka przydatna jako pomoc naukowa. Ktoś w sensie dla lekarzy. To proszę. Dla lekarzy i dla lekarzy to już trochę za dużo. No dobrze, ale dla takich studentów. Ale dla dzieci, które będą uczyć się tego wszystkiego na lekcjach biologii. Myślę, że wspaniała pomoc, bo na pewno dużo łatwiej uczyć się nawet takich trudnych rzeczy, nie wiem, na przykład budowy komórki, albo jakieś, nie wiem, budowa oka, albo jakiegoś konkretnego organu, gdzie są jakieś nawet trudne
takie nazwy do zapamiętania. Chyba, że nawet było, że chyba nie, nos albo ucho odpowiada za naszą równowagę, coś w tym stylu. Tak, tak. Nos. Że jest taka część odpowiada, ucha, nos odpowiada, że naszą równowagę było. Ucho. Ucho, ma rację Ola, ucho odpowiada i jakby mózg, tak? Natomiast to jest... Mózg jest ważniejszy. Tak, i myślę, że takim dzieciom na przykład, którzy się przygotowują do sprawdzianu z jakiegoś tematu, no będzie dużo łatwiej się nauczyć z takiej książki, więc nie, myślę, że będziemy jej używać jako podręcznika. Takiej na przykład bezobrazkowej, tylko takie to z taki słownik, to znaczy to. Tak. To znaczy to. Fajnie by było, to gdyby wszystkie znaczy podręczniki to były pisane w ten sposób, co? Może Adam Kaj powinien zrobić sobie karierę na pisaniu podręczników dla dzieci. No, on jest lekarzem, więc ma taki, powiedziałabym, jeden obszar specjalizacji, ale już Wam podpowiemy, że w kolejnych odcinkach będziemy mówić o podobnych książkach, w sensie równie, może nie równie, ale też z poczuciem humoru, opowiadających o innych obszarach, których... Historia. Na przykład, których się w szkole uczymy. Takich jak na przykład historia. Ta potworna wojna też będzie później. Tak, będą książki z serii Ale historia. Historia. Ale i to chyba już w następnym odcinku. Pa, 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 pa. A teraz myślę, że się z Wami... Pa, 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 pa. Nie, nie żegnajmy się. Pa. Chyba czas się pożegnać. Bardzo Wam polecamy. Jeszcze raz przypominamy, książka Twoja Anatomia. Po co to pokazujesz? Nie wiem. Założyłam, że może ktoś to zobaczy. O nie, znowu zapomniałam, że nagrywamy podcast, a nie wideo. Szkoda. No nic. Zapraszamy na naszego Instagrama w takim razie, żeby zobaczyć okładkę tej książki, jak tylko pojawi się ten odcinek. Do usłyszenia. Pa! Razem!